16. edycja konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych, organizowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Konkurs jest kierowany do wszystkich uczestników terapii zajęciowej, do osób z domów pomocy społecznej, którzy również w swojej terapii zajmują się twórczością plastyczną czy też sztukami wizualnymi. Ten konkurs dla mnie był bardzo ciekawy, bo hasło Niepodległa bez barier dało naprawdę niesamowite pole dla wyobraźni uczestników tego konkursu. Uważam, że to jest wspaniała inicjatywa, ponieważ aktywizuje osoby o różnym stopniu niepełnosprawności, a jednocześnie poprzez taką formułę konkursową daje możliwość wyjścia im ze swoich środowisk, wyjścia do publiczności, do ludzi, do możliwość pokazania się nie tylko lokalnie, ale pokazania się na forum takim ogólnokrajowym. I to jest zupełnie innego rodzaju wyzwanie i innego rodzaju potem satysfakcja, jeżeli na takim właśnie, jak się weźmie pod uwagę liczby, 1500 prac zgłoszonych, a 40 osób zostało ostatecznie wyróżnionych i nagrodzonych, to te proporcje o czymś mówią i pokazują po prostu, jak to, jak jednak duże wyróżnienie te osoby, które ostatecznie zostały nagrodzone, spotkało. Była praca, która opowiadała historię jakby przez pryzmat Gdańska Solidarności. Był to taka makieta, rzeźba statku, bardzo duża. Ale to była tak wielostronna i wieloetapowa z różnymi elementami, że jak się wokół tego chodziło, to się robiła taka fajna bardzo historia. I to jest przykład, jak można w różny sposób podchodzić do tematu.